Przez ostatnie miesiące niszczyjąca dawna stołówka wojskowa przechodziła prawdziwą metamorfozę. Z budynku, który szpecił i niszczał na oczach nas wszystkich, powstała prawdziwa wizytówka słupskiej uczelni. Powstała prawdziwa aula z budynku, który wtedy był budynkiem zamkniętym. Właściwie był zakaz wejścia do niego, ponieważ nie nadawał się do użytku, czyli byłego budynku stołówki wojskowej, który mieścił się na kampusie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ten budynek został przekształcony dzięki dotacji rządowej na nowoczesną aulę, która będzie służyła całej społeczności akademickiej oraz mieszkańcom Słupska. Akademia Pomorska na przebudowę dawnej stołówki otrzymała 10 milionów złotych z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki. Cały remont kosztował w sumie 13 milionów złotych. Dawny budynek wojskowy zyskał nowe funkcje i charakter wewnątrz, jednak udało się zachować jego historyczny wygląd. Oczywiście zanim to zostało budowane, to wcześniej był wykonany przepiękny projekt firmy Invest Projekt, który to połączył ze sobą przepiękny obiekt historyczny z współczesną nowoczesnością. Także bardzo dziękujemy, z tego się cieszymy. Ale chcę dodać, że również pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Także jest wszystko zgodnie ze sztuką. Nowa aula ma 250 miejsc siedzących. W razie potrzeby siedzenia można schować pod sceną, wówczas obiekt pomieści 400 osób. Aula wyposażona jest w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. W budynku znajdują się także szatnie i garderoby. W auli mają się odbywać m.in. konferencje naukowe, wydarzenia związane z życiem uczelni, ale także koncerty, przedstawienia i wystawy. Ponadto w budynku znajdą się sale dydaktyczne, w tym sala sądowa, w której uczyć się będą studenci prawa.